Dobrze, cześć wszystkim, z tej strony Agnieszka. Będę prowadziła dla Was audycję, która jest nową audycją w Radio Zawiercie. Są to ciekawostki hiszpańskie i ciekawostki kulturowe i językańskie. Kulturowe, ciekawostki kulturalne języka hiszpańskiego, czyli hiszpański shot. Idziemy na żywo, jak najbardziej. Jestem tutaj dla Was, dla wszystkich osób, które mieszkają w Zawierciu i nie tylko, bo wszystkich moich znajomych też zaprosiłam na tą audycję i mam nadzieję, że właśnie mnie oglądają lub też słuchają na www.radiozawiercie.pl. Audycja też jest do wysłuchania na moim Facebooku, także przedstawię się. Pewne osoby już na pewno co nieco o mnie wiedzą. Jestem nauczycielem języka hiszpańskiego, prowadzę swoją szkołę języka hiszpańskiego online, a także w Zawierciu. Oprócz tego jestem autorką serii książek po hiszpańsku i to jest całe moje życie w zasadzie, kręci się wokół języka hiszpańskiego. Podczas naszych audycji będę opowiadać często o własnych doświadczeniach z mojego własnego życia. To będą też wpadki językowe. Przedstawię Wam, w jaki sposób ja się nauczyłam tego języka, skąd on się wziął w moim życiu i dlaczego mówię jak praktycznie jak native. Także te wszystkie rzeczy i też będę Wam dawać rady, jak się uczyć języków obcych i języka hiszpańskiego i w ogóle czegokolwiek, w jaki sposób to zrobić, żeby to było skuteczne. No więc tak, hiszpański jest przede wszystkim trzecim językiem na świecie, zaraz po angielskim. Angielski jest to drugi język na świecie, natomiast hiszpański naprawdę rośnie w siłę i na dzień dzisiejszy około 650 milionów ludzi mówi po hiszpańsku, aż w 20 krajach. Także jest to język, którego naprawdę warto się uczyć, bo naprawdę, gdziekolwiek byście nie pojechali, jeżeli nie po angielsku, to po hiszpańsku na pewno się dogadacie. Więc tak, macie jakieś pytania do mnie, chcielibyście coś o mnie wiedzieć, to bardzo proszę mi tutaj na Facebooku piszcie. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania i w dzisiejszej audycji Wam opowiem o tym, jak się czyta poszczególne rzeczy po hiszpańsku i będzie też pewna wpadka ludzi, anegdotki związane właśnie z wpadkami. Także to będzie na dzisiejszym live'ie. Tymczasem zaproszę Was na krótką przerwę i będzie to pierwsza piosenka na dziś, którą przygotowałam dla Was. Będzie to Jarabe de Palo, La Flaca. I właśnie tutaj podczas tej pierwszej piosenki już Wam wytłumaczę, że Jarabe pisze się przez literkę J, a J czytamy jak H. Jarabe de Palo, La Flaca. No i proszę tutaj o puszczenie. Tak, teraz tak. Wy na Facebooku mnie nadal słyszycie, natomiast w radio leci muzyka, więc jeżeli obserwujecie, słuchacie audycji radiowej, to życzę przyjemnego odsłuchu. Natomiast te osoby, które oglądają na żywo na Facebooku, no to proszę mi tutaj może zadać jakieś pytania, co byście chcieli wiedzieć o mnie, ewentualnie jakieś sugestie. Wszystko jest mile widziane, także bardzo proszę, komentujcie, bo widzę, że parę osób ogląda. Podejrzewam, że więcej osób słucha audycji radiowej, bo tam był umieszczony cały link i cała ta audycja jest prowadzona właśnie tam. Jeżeli macie ochotę, to sobie wpiszcie w YouTube'a Jarabe de Palo, La Flaca, piękna piosenka, jedna z moich ulubionych i jak mam taki nostalgiczny dzień, to właśnie sobie ją puszczam. Właśnie jak chcę się zrelaksować, to tak samo, także serdecznie Wam polecam tą piosenkę. Maria Capuera. Jest git? Ale już na początku była wpadka, bo się nie mogłam wysłowić, bo się zacięłam. Dobrze, jest okej. Okay. Teraz już będzie lepiej, już jest wyluzowana, jestem już tak, wody się napiję, także chłopaki mi powiedzą, kiedy się piosenka będzie kończyć i będziemy kontynuować naszą audycję.
Może widzę, parę osób jest. Uczycie się hiszpańskiego? Nie uczycie się hiszpańskiego? Ja nie widzę tutaj. Filip, weź zobacz, czy tam są komentarze, czy nie, bo ja ich nie widzę. Marta dała dwa serduszka, bardzo fajnie. Więc może Marta, masz jakieś pytanie do mnie? Bardzo chętnie ci na nie odpowiem, bo jeszcze mamy kilka chwil piosenki. Jeszcze 2 minuty pioseneczka będzie, także może Marta, masz jakieś pytanie? Chętnie ci na nie odpowiem. A pozostałe osoby również zachęcam. Uczycie się hiszpańskiego, czy też nie? Napiszcie mi, proszę. Aha. Nie ma pytań, naprawdę nie ma żadnych pytań? Okej. Kiedy? A, dobra. Okej. Następnym razem wam zorganizuję, żebyście razem ze mną mogli słuchać tej muzyki, ale dzisiaj to jest mój pierwszy raz i naprawdę musimy tu wszystko zorganizować. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Jak wam wspomniałam, jest to moja pierwsze moje takie doświadczenie totalnie na żywo, na żywioł. Nigdy w życiu tego nie robiłam i mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi. Jeszcze mamy minutkę muzyczki, chłopaki podpowiadają, także Jarabe de Palo wciąż tam sobie w tle gra. O, jest. Ja też mam taką ulubioną, nostalgiczny dzień. Poquito a poco. Ciambao, tak? Ciambao. Zaraz wchodzimy na antenę, także uwaga. Mam nadzieję, że podobał się wam utwór, który dla was przygotowałam i wprowadził was w równie klimatyczny nastrój, tak jak i mnie. Uwielbiam tę piosenkę i naprawdę zawsze jej słucham, kiedy chcę się zrelaksować. Także serdecznie wam polecam tego artystę, abyście posłuchali więcej utworów tego piosenkarza, bo naprawdę jest świetny, lubi taką muzykę naprawdę klimatyczną. No więc tak, wspomniałam już, że literkę J czytamy jak H, dlatego Jarabe de Palo, a tymczasem opowiem wam pewną anegdotkę z mojego życia. Pracowałam kiedyś w hotelu w Hiszpanii na recepcji, zostałam tam zatrudniona, dlatego że mówię po hiszpańsku i po polsku, ponieważ hotel miał kontrakt z Polakami i praktycznie wszyscy Polacy byli, a cała załoga była hiszpańskojęzyczna. No i trzeba było się oczywiście z nimi w jakiś sposób dogadać. Tak więc zostałam tam zatrudniona na cały sezon. I Polacy, którzy przyjeżdżali do hotelu, jak starali się mówić coś po hiszpańsku. Wiadomo, to ktoś jak jedzie do jakiegoś kraju, to przynajmniej chce wiedzieć, jak jest cześć, jak jest dzień dobry. Po hiszpańsku hola, buenos dias, buenas tardes. Dzisiaj powinnam się z wami przywitać właśnie buenas tardes, bo jest popołudnie. A jak zakończymy, to wam powiem buenas noches, ale to jeszcze nie ten czas. Wracając do tych turystów. Wyobraźcie sobie sytuację, sobie stoję pięknie na recepcji, czekam na moich klientów i wchodzą i mówią hola. No to im odpowiadam hola, buenos dias. Załatwiamy wszystkie rzeczy, formalności, wydaję kluczyki, pięknie, wszystko jest dobrze. Bardzo byli zadowoleni klienci, że mówię po polsku i będą mieli pewne wsparcie, bo to jest też zawsze jakiś stres dla gości hotelowych, że jak oni się dogadają. I zawsze miałam pełne ręce roboty, bo albo język pełen pracy, no bo ciągle trzeba było coś tłumaczyć komuś, ciągle coś trzeba było i ty byłam jedyną osobą w zasadzie w całym hotelu, która mówi po polsku. No i właśnie, słowo hola pisze się przez H z przodu, i ta literka jest zawsze nie ma. Nigdy go nie czytamy. I ono
nie jest tak, jest to tłumaczone jak na polski cześć, ale ono nie funkcjonuje w ten sam sposób jak w Polsce, że wchodzimy gdzieś i mówimy ola, cześć, i wychodzimy, też mówimy cześć, też mówimy i wychodzimy i mówimy cześć. To tak nie działa. W hiszpańskim jest tak, że ola jest tylko na powitanie. I wyobraźcie sobie moją minę, stoję na recepcji i ktoś mi mówi ola, no to ja się odwracam od razu, biorę się, chcę z kimś porozmawiać i nagle ktoś odchodzi. Wie co jest? O co to chodzi? No i okazuje się, że Polacy przecież przetłumaczyli sobie na polski, że cześć, na pożegnanie, to też tak może być. A po hiszpańsku niestety tak się nie da. Czyli jak chcemy się pożegnać po hiszpańsku, to mówimy adios albo ciao. Nie wolno mówić hola, bo hola jest tylko na przywitanie. I to była taka pierwsza moja anegdotka z tego, jak właśnie obcokrajowcy kalkują sobie język na swój własny i później wychodzą różne śmieszne sytuacje. Tak więc tak to właśnie miało miejsce i tym razem. Takich sytuacji z tym ola było dużo więcej, typu do sklepu, ktoś wychodzi ze sklepu i mówi ola, czyli to jest tak, jakby ci ktoś powiedział dzień dobry i sobie poszedł. Prawda, że śmieszne? No to są takie właśnie historie. Następne takie literki, które bardzo często ludzie czytają niepoprawnie, to jest podwójne L. Pamiętacie, kiedyś był taki program w telewizji Pamiętniki z wakacji. I tam ludzie jeździli do Lloret de Mar. Wy w większości wymawiacie to Lloret. To jest niesamowity błąd. I jak ja to słyszę i jak to słyszą Hiszpanie, to naprawdę się coś dzieje, bo to brzmi po pierwsze komicznie, śmiesznie, niepoprawnie i źle. Także od dzisiaj na przykład słowo tortilla, pisane przez dwa ly, nie tortilla, tylko tortilla. Mam nadzieję, że już całe zawiercie będzie mówiło prawidłowo i mamy na tyle kebabów dużo w mieście, że wszyscy będą zamawiać tortille, a nie tortille od tej pory. Tak na to liczę. Mam nadzieję, że każdy z Was to zapamięta. Inna taka anegdotka. Wiele takich słów jak po polsku są takie same jak po hiszpańsku. Wymawia się tak samo praktycznie, oprócz akcentu, a pisze się nieco inaczej. Jest na przykład hamburguesa. Jak już jesteśmy przy fast foodach, to wybrałam sobie słowo hamburguesa. Pisze się hamburguesa, ale a, h nigdy nie czytamy. Ono jest zawsze nieme i stąd właśnie jest hamburguesa. Co więcej Wam mogę powiedzieć o języku hiszpańskim i wymowie? Literka V jest czytana bardzo często jako B, ale nie we wszystkich regionach Hiszpanii. A ponieważ po hiszpańsku mówi się również w Ameryce Południowej i tam jest trochę inny dialekt. I bardzo często ludzie mnie pytają, czy ja się po hiszpańsku dogadam, jak pojadę do Ameryki Południowej. Czego my się tak właściwie uczymy? Pamiętajcie, że ucząc się języka hiszpańskiego, nie uczycie się języka hiszpańskiego, tylko kastylijskiego, czyli castellano. To jest nasz język, którego się uczymy. Castellano. Ponieważ castellano jest jakby takim pierwotnym, tą bazą, a dopiero od tej bazy odchodzą nam inne jakieś dialekty. Właściwie na przykład w Argentynie mówi się trochę inaczej. V nie czyta się jako B, tylko V czyta się jako W. Na przykład jest vida, a nie bida. Na przykład w Argentynie 2L nie czyta się jako J, tortilla, tylko Z bardziej. Na przykład me llamo, Agnieszka mówią, a w Hiszpanii powiemy me llamo, Agnieszka. Natomiast te różnice są na tyle małe, że znając castellano, czyli naszą bazę, będziemy w stanie dogadać się praktycznie wszędzie. Ja uczyłam się hiszpańskiego w Katalonii, co jest dziwne na dzisiejszy czas, bo w większości jednak ludzi w Katalonii stara się mówić po katalońsku właśnie. I mocno bronią tej swojej kultury i tej swojej tożsamości. Cześć Tomasz, widzę, że jesteś. Cieszę się, że mnie słuchasz. Pozdrawiam cię gorąco. Wracając do tematu, przepraszam bardzo. Także Katalonia. Tam powinno się mówić po katalońsku i na przykład dzieci w szkole też uczą się katalońskiego, nie hiszpańskiego. Czyli wszystkie przedmioty są po katalońsku, a castellano jest jako język obcy.
ale każdy Castellano, Castylijczyk mówi w języku hiszpańskim Castellano i Catalan. Także są to dwa równoległe języki, którymi te osoby się porozumiewają. I dawniej trochę inaczej to było, te 20 lat temu lub ponad 20 lat temu, kiedy ja tam zaczęłam jeździć, właśnie nauczyłam się Castellano. Będąc jednak w Katalonii, przebywając wśród tych ludzi, nauczyłam się kilku zwrotów, kilku słów właśnie katalan, po katalońsku. Niemniej jednak rozumiem około 20%, umiem parę słów powiedzieć pojedynczych, także to jest duża różnica. Na przykład País Basco. Nie miałam nigdy okazji być w País Basco, natomiast słyszałam, oglądałam kiedyś film na Netflixie i tam dużo więcej byłam w stanie zrozumieć, zdecydowanie. Natomiast też było to takie... Nieraz musiałam zaglądać na napisy, co znaczy dane słowo, bo było tak różne, że kompletnie nie można było się połapać, o co chodzi. Z kontekstu jak najbardziej tak, ale nie wszystko. O, Margarita, dzień dobry, buenas tardes. O, Ilona, muy bien, perfecto, buenas tardes, también. Mam nadzieję, że się podoba audycja i może macie jakieś pytania co do Katalonii. Z tego co wiem, Margarita jest właśnie w Katalonii. Tak? Czy już w Walencji? Gdzie jesteś? Powiedz nam, napisz mi na Facebooku, w komentarzu, gdzie jesteś. No nic, Margarita nie odpisuje, więc musimy poczekać. Może za chwilkę. Także jeżeli uczycie się języka hiszpańskiego, to na pewno warto uczyć się Castellano. Na moich zajęciach uczę języka praktycznego i też współpracuję z lektorami innymi, native'ami, ale też to nie są tylko Hiszpanie. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest, żeby uczyć się różnych dialektów, a nie przyzwyczajać się tylko do jednego. Na Filip na przykład, który tam gdzieś siedzi i mi pomaga, słucha, uśmiecha się nawet, też się uczy i też ma takie zajęcia ze mną i z native'em i na pewno dużo mu to daje i sam nieraz mówi, że super, że fajnie. Filip też dla Was prowadzi audycję tutaj w Radio Zawiercie. Zajawka w poniedziałki o godzinie 20, tak jest, także Filip, zapraszam Was również na audycję Filipa i Filip uczy się hiszpańskiego i jest nawet dość dobry w tej nauce. Dobrze mu idzie, ale to chyba dlatego, że ma dobrych nauczycieli, mam nadzieję, no aczkolwiek zdolny też jest. No dobrze. Także tak, dzisiaj, teraz Wam puszczę inną piosenkę. Będzie to piosenka Paulo Londra, Adam i Ewa. Też ją bardzo lubię, jest bardziej taka luźna, taka na taki właśnie freestyle, także posłuchajcie sobie, a ja zostanę na Facebooku z innymi osobami, także posłuchajcie. No i wiem, widzę, ile jest osób na Facebooku. Tak, wiem. Gdyby nie mój początek i wjazd kiepski, to by było super. Ja się tego nie wstydzę. Jejku, pierwszy raz w życiu to robię. Także wszyscy na pewno zrozumieli i rozumieją, że tak to jest. Co ja mam tu Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Zapowiem Wam po piosence, zapowiem Wam, co będzie za tydzień. Macie jakieś pytania? Pytania, poproszę o pytania, bo może da się udostępnić to na żywo na zawierciańskim Facebooku? Dobra, bo ja nie widzę tych komentarzy, co są na Radio Zawiercie, podejrzewam. Widzę? Dobrze. Awi się pyta, czy przetłumaczy Pani refren poprzedniej piosenki. Oczywiście, nie mam tekstu przed sobą. Pani Natalia napisała. O, cześć Natalia, znam Cię, kojarzę. Nawet dzisiaj chyba z Tobą rozmawiałam wcześniej, także pozdrawiam Cię serdecznie. O, Nikola też jest, cześć Nikola. Awi też słucha, świetnie. Jest Nikola, jest Natalia, jest Awi, czyli trzy
moje podopieczne słuchają. Abi, jutro się słyszymy bodajże, także jutro ci przetłumaczę. Okej, dobra, fajnie, dzięki za info. Margarita jest Kalondzia, czyli Katalonia. Jaką macie pogodę? Bo u nas dzisiaj było pięknie, ale zapowiadają deszcze. Jeszcze 2 minutki będzie piosenka leciała. Czyli Abi słuchacie przez radio w takim razie, skoro słyszałyście piosenkę, czy sobie puszczałyście na YouTubie równolegle? Skomentujcie tutaj na Facebooku, to będę widziała, co piszecie. Tak, oczywiście Filip mi tutaj mówi, jaki jest refren piosenki. Por un beso de la flaca, czyli za buziaka chudzinki. Abi przez radio, a my tu, okej. Okay. Abi słucha przez radio, także Abi słucha pięknej piosenki, którą przygotowałam. Okej, okay, dobra. Dobra, w porządku, ona nie ma Facebooka. No to trzeba będzie jej koniecznie założyć, żeby mogła komentować. Jeszcze jakieś może pytania są? Jeszcze będzie minutka utworu. Ilona, cześć Ilona. Buenas tardes. Jak się umiewasz? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal tu español? Jak tam twój hiszpański? Ilona, nie bój się, napisz mi tutaj śmiało jakieś buenos dias chociaż, albo buenas tardes. Nie ma żadnych pytań? No nic, będziemy tutaj co tydzień się widzieć i będziemy 10 sekund. Dobra, więc za chwilę wchodzimy na żywo i wam wszystko powiem. Mam nadzieję, że podobała wam się piosenka numer 2, którą dla was przygotowałam, Paulo Londra. Bardziej taka młodzieżowa. Nicola mi tutaj pisze, że bardzo jej się podoba ta muzyka, także zachęcam do posłuchania innych utworów tych piosenkarzy, bo naprawdę są świetne. Zachęcam też do przetłumaczenia. Jest taka strona bodajże tekstowo.pl czy coś w tym rodzaju i tam można wpisać sobie tytuł danej piosenki, danego utworu. I osoby, które są nowe, nie uczące się jeszcze hiszpańskiego, aczkolwiek mam nadzieję, że wkrótce dołączą do tej społeczności olbrzymiej. Ola profesora, cześć Tomasz. Dołączą do nas, do tych wszystkich osób, które się uczą i będą mogły rozumieć, co śpiewają. Także zachęcam gorąco, bo jest to naprawdę piękny język, brzmiący świetnie, bardzo romantyczny, sexy, także na pewno wam się spodoba. Więc tak, skoro nie ma już żadnych pytań, chyba że jeszcze się coś pojawi. Są jakieś pytania na zawierciańskim Facebooku, Filip? Okej, okay, nie ma. Także może za tydzień się pojawią. Margarita mówi, że w Hiszpanii jest tylko 13 stopni deszczowo, także u nas zdecydowanie lepsza pogoda. No, niemniej jednak bardzo pozdrawiamy gorąco Margaritę. Przesyłamy troszkę ciepła, a od ciebie będziemy oczekiwać tego latem zdecydowanie, bo pogoda w Hiszpanii dużo lepsza niż w Polsce. Nasz dzisiejszy shot został już w zasadzie skonsumowany. Szocik, czyli coś szybkiego, coś krótkiego. No i czas się pożegnać, ale będę chciała zapowiedź wam dać. Za tydzień porozmawiamy sobie o szczęściu. Czy ludzie są szczęśliwi w Hiszpanii? I jak to się w ogóle, jak to się w ogóle dzieje, że
można być szczęśliwym lub nieszczęśliwym w Hiszpanii. Każdy Polak, każdy z moich znajomych mówi, ja to do Hiszpanii chcę jechać, ja to chcę jechać do Hiszpanii, bo tam jest słońce, tam jest super, tam jest pięknie. Za tydzień się przekonacie, czy rzeczywiście tak jest. O tym będę mówić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś i zapraszam na za tydzień. Dobrze? Okej, okay. Chyba tyle. Także z Wami też się żegnam. Widzimy się za tydzień. Co z po niektórymi widzę się jutro już nawet. Tomasz, z Tobą się widzę. Z Tobą się widzę jutro, aż o 8 rano, także idę do domu się wyspać, zregenerować siły, żebyś Tomku mógł skorzystać z naszych zajęć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i było super. Będę się starała, jak tylko będę mogła. Do zobaczenia za tydzień na żywo, a oczywiście na moim Facebooku będę publikować inne rzeczy razem z moimi koleżankami, które razem ze mną tworzą mój kanał i stronę internetową. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Pa. Ciao.